ponieważ wśród priorytetów programu jest Słowo Boże, propagowanie Biblii jako Słowa Bożego, mam dwie propozycje, czy marzenia. Pierwsza to zorganizowanie dla osób niepełnosprawnych trzydniowych warsztatów biblijnych. Mamy ośrodki piękne, dostosowane, Porszewice, Drzewociny. Mamy też biblistów, czy rekolekcji biblijnych. Chętni są. My organizujemy rekolekcje adwentowe, tylko że nie jesteśmy w stanie zrobić tego na większą skalę. Problemem są pieniądze. Te ośrodki nie są tanie. I gdyby się udało znaleźć dofinansowanie z zewnątrz, to na pewno by coś takiego udało się zrobić w skali całej archidiecezji. Bo rekolekcje, które my organizujemy, to są zamknięte nie tylko dlatego, że są klasycznie zamknięte w ośrodku, ale zamknięte też dla innych chętnych, bo nie jesteśmy w stanie i tak 100 osób zabrać na 3 dni. To jest coś, ale archidiecezja jest duża i wiele osób, Piotrków, Tomaszów, to w ogóle nie korzysta z tego. Druga propozycja, ponieważ w tym programie też jest taki element wręczenia Ewangelii Świętego Marka. Byłoby dobrze, gdyby na przykład w każdym z dekanatów odbył się Dzień Skupienia z wręczeniem tej Ewangelii, czy po prostu biblijny Dzień Skupienia, czy z racji Adwentu, czy Wielkiego Postu. Jest kilka ośrodków, gdzie niepełnosprawni co miesiąc się spotykają, ale no, tego jest mało. I bo nawet myślę, takim minimum, gdyby właśnie w tym roku udało się jedno, chociaż takie, znaczy w każdym z dekanatów taki jeden dzień skupienia zrobić, to byłoby dobrze, ale też zdaję sobie sprawę, że narzucenie księżom dziekanom kolejnej jakiejś propozycji, no ale to takie są plany. Jeszcze już nie związane z niepełnosprawnymi, ale z tą liturgią pogrzebu, o której ksiądz Andrzej mówił, takie pytanie mam, czy wielkim problemem byłoby, gdyby w kaplicy na dołach powstało tabernakulum. Bo jeśli uda się już zrobić mszę świętą na cmentarzu, no to jest później duża niedogodność. Czasami jest to poważne. Ostatnio po prostu się przeliczyliśmy i już to zabrakło. Nawet dzielenie na czworo Pana Jezusa nie pomogło. No i sytuacja jest taka, no nie wiem, czy są jakieś przeciwwskazania, czy jest to do zrealizowania, bo czasem się uda zrobić mszę świętą na cmentarzu.